Tomasz Włodarczyk, dzień dobry, jest niedziela, a to oznacza, że startujemy z programem Pogadajmy o piłce, w którym poruszamy najważniejsze piłkarskie tematy, ale nie tylko, także około piłkarskie. Grała reprezentacja Polski, Holandia, Polska 2-2, więc to na pewno jest jeden z tematów numer jeden, ale także rozgrzewa kibiców, przedłużenie, czyli inaczej, zmiana klubu, ale pozostanie w Rosji Macieja Rybusa, który podpisał dwuletni kontrakt ze Spartakiem Moskwa. No i jeżeli mamy rozmawiać o tym temacie, to chyba nie ma lepszego gościa w tym momencie. Jest nim Mariusz Piekarski, menadżer między innymi Macieja Rybusa. Dzień dobry. Dobry, witam. I Janusz Basałaj, czyli mój stały gość w tym programie. Będzie o Macieju Rybusie, będzie o Jacku Góralskim, który trafił do VfL Bochum, będzie o Sebastianie Szymańskim, Mariusz, który też prawdopodobnie opuści Rosję, bo wiele klubów z Europy się nim interesuje. Czekamy jeszcze, aż zbierze się troszkę więcej osób i przejdziemy do tematu Macieja Rybusa. Zaczniemy jednak o reprezentacji Polski. Tak jak mówiłem, reprezentacja zremisowała 2-2 z Holendrami. Podniosła się, panowie, po tym spotkaniu 1-6 z Belgami. Mariusz, ty jako też agent Czesława Michniewicza, jak widzisz to spotkanie w Rotterdamie? Odbudowała się kadra jednak po tym dużym ciosie w Belgii. Tak, na pewno. No, muszę przyznać, że pierwszej połowy nie oglądałem, pod koniec trafiłem, bo byłem na meczu ważnym tutaj dla tego miejsca, Warszawy, około Warszawy, czyli Legionowia Polonia, czyli na stadionie Polonii. Więc ostatnia minuta 3-2, tak, Polonia, tak, prawdopodobnie. To ostatnie ramki nie widziałem, bo się wszystko, o ile lepiej, już dzisiaj się nie będę wypowiadał, nawet tam kibicuję i tak dalej. jako sympatyk, wiadomo, też Legii Warszawa, ale ja oczywiście trzymam tutaj za zespołami tutaj z Warszawy, bo wiadomo też, że Polonia, chciałbym, żeby grała też w drugiej lidze, czy to Legionowia, bo więcej tych zespołów, ja jako menadżer i skauci mamy możliwość oglądania tutaj na miejscu tej lepszej takiej piłki na wyższym poziomie, więc oczywiście jakby cieszę się, że tutaj będzie druga liga, czy to w Legionowi, czy w Polonii, i zobaczymy, jak się skończy sezon, została jedna kolejka, ale wracając do twojego pytania, czy no, wszyscy znamy Czesia Michniewicza, wiemy, że to jest inteligentny trener, bardzo dobry trener, wyciąga wnioski, nawet pisaliśmy po meczu z Belgiem, pokazałem mu takie pudełko cygar, bo jesteśmy wielbicielami cygar, i jakby pokazałem mu to, że będziemy mieli co sobie zapalić po zwycięstwie z Belgią, bo jakby ja oczywiście wierzę w to, że... Z Belgią, tak, dokładnie. I wiem, że wyciągnie wnioski, wyciągnął już te pierwsze wnioski, widać to było na meczu z Holandią, więc jest to analityczny, mądry trener, i po prostu tylko dać mu trzeba czas. Nie możemy tak troszeczkę być takimi holendierkami, ścian do ściany, ma mało czasu, oczywiście jedni mówią, żeby nie testować, drudzy, żeby testować. Ja myślę, że w tym wszystkim jest zachowana równowaga, że gdzieś tam Czesiu jakby fajnie to składa, daje szansę tym chłopakom, po to przyjechali też na kadrę, są 4 mecze, żeby zasmakować tej kadry, pokazać swój potencjał piłkarski i żeby zdecydował później, no wiadomo, że pewnie te lista powołanych zmniejszy się na te wrześniowe powołania, i wybrać tych tak najlepszych, którzy faktycznie pójdą, można powiedzieć, pojadą później na te mistrzostwa świata, więc to jest ta selekcja. Trener się przygląda też piłkarzom na treningach, bo ma też trochę czasu, żeby potrenować, więc widać, że niektórzy piłkarze, którzy grali w podstawowym składzie, w następnym meczu siadają na trybunach, więc jest to taki okres testu dla tych piłkarzy, ale co najważniejsze, no jest jakby, robimy punkty, mamy 4 punkty i celem jest, było i będzie utrzymanie się w tej ale wiesz, że taki, seria, jeżeli chodzi o Ligę Narodów. Taki wynik 1-6 rozchuszcza zawsze emocje. Jasne, tak, no wiadomo. Czesiek zachował spokój, no wczoraj grał ostrożniej, tak pewnie, powiedzmy, stabilnie postawił na ludzi, których już wiele razy sprawdzał. Oczywiście młodzież też zagrała dobrze, myślę o Zaleskim czy o Kiwiorze, ale to był troszeczkę inny Czesiek niż w meczu z Belgią.
Znaczy jego drużyna. No tak, tylko pamiętajmy, że tak naprawdę z Belgią te całe zło zaczęło się tak naprawdę 30 minut przed końcem. Szkoda tej straconej bramki też. Tak jakby nagle odcięło. To twoim zdaniem się stało, że przestaliśmy doskakiwać, co zabrakło trochę. Trudno mi powiedzieć, wiadomo, trzecia, czwarta bramka już jakby wiadomo, zespół przestaje jakby wierzyć, tak, jakby końcowy sukces i później jakby to przeciwnik wykorzystuje. No sam grałem piłkę, wiem, że się w tym momencie jakby dociska. Jest ta łatwość, są te automatyzmy. A z drugiej strony strach. Dojeżdża, krótko mówiąc, tego przeciwnika, więc piłkarz już druga drużyna jest jakby sparaliżowana, nie ma wiary w sobie i takie wyniki się gdzieś tam zdarzają. Nie tragizowałbym. Oczywiście ten wynik na planszy wygląda źle, ale mówię, no wyciągnąć wnioski, my mamy się przygotować na Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że po tych jakby test meczach i będzie utrzymanie w tej Serie A Ligi Narodów, a też w przyszłości będziemy mieli szansę, albo nawet i wyjdziemy wreszcie z grupy, tak, na Mistrzostwa Świata, bo to jest jakby główny cel. Pierwszy cel został zrealizowany, czyli awans do Mistrzostw Świata. Mamy teraz 4 punkty, jesteśmy też jakby no ex aequo z Belgią, można powiedzieć, i w tabeli. I naprawdę, jeżeli poza tą wpadką z Belgią, gdzie to też uważam, że to dalej jest jakby forma testu dla niektórych piłkarzy, bo tych meczów do pierwszego meczu z Meksykiem zostało naprawdę niewiele i to chyba to jest ta drogą, którą musimy podążać. A co ci się podoba w tej reprezentacji Czesława Michniewicza? Co widzisz na ten moment, chociażby po tych meczach Ligi Narodów z Walią, z Belgią i z Holandią? Że wchodzą młodzi piłkarze, nowi, tak? Jest takie trochę odświeżenie. Widać, że wchodzi też Żurkowski, jest Szymański, jest teraz Zaleski, dostał teraz szansę Frankowski też. Kiwior, dokładnie. Więc wchodzi ta no, jest Kamiński, który bardzo dobrze też zaprezentował się z Walią. Więc widać, że to odświeżenie kadry i ten proces fajnie postępuje i to mi się podoba, bo to jest takie, można powiedzieć, ta młodzieńcza fantazja, ta chęć pokazania się, zaimponowania kolegom starszym, a też i opinii publicznej kibicom, to jest fajne. A z drugiej strony zobacz, 9 lat jeździł jako rezerwowy na kadrę z Korupski i nagle zagrał wielki mecz. Każe mu marzyć o tym, że mógł teoretycznie, a może i praktycznie powalczyć o jedynkę w kadrze. Nigdzie nie powiedziane, że Szczęsny na wieki wieków będzie pierwszym bramkarzem reprezentacji. To jest oczywiste. No wiadomo, że każdy piłkarz chce grać i taki cel pewnie ma też i z Korupski i kolejni bramkarze też. I podejrzewam, że Szczęsny też nie chce oddać tego miejsca. Nie wiem, Mistrzostwa Świata mamy za parę miesięcy, prawie pół roku, więc nie wiemy, kto jeszcze będzie w jakiej dyspozycji, kto będzie zdrowy i tak dalej, więc to jeszcze jest dużo znaków zapytania, ale już ta selekcja jakby trwa i ten pewnie z tej jakiejś takiej grupy swojej będzie wybierał tą kadrę już na 26, tak? Jedzie na Mistrzostwa Świata, wybierze tą 26. Jeszcze podejrzewam, że po drodze i tak przeważnie gdzieś tam się zdarzają jakieś tam urazy, mikrourazy, zobaczymy, jak to będzie. Kto będzie gotowy, bo to my nie będziemy mieli czasu na przygotowanie. Ilu masz swoich dzisiaj w kadrze? Dzisiaj sześciu, tak. Sześciu. Bo jeden się wypisał, zaraz będziemy prawdopodobnie. On się sam nie wypisał. Prawdopodobnie, ale nie wiem, zapraszaliście mnie wcześniej. Ja wiem, że pewnie widzowie i tak dalej. Pewnie myślałem, ja od dwóch przyszedłem na spowiedź, tak, że przyszedłem na spowiedź. Nie przyszedłem na spowiedź. Oczywiście wytłumaczę sytuację związaną z Maćkiem i tak dalej i dlaczego tak, a nie inaczej. Natomiast, timing jest wszystkim, natomiast, nie ma co. Natomiast trafiliście faktycznie idealnie w ten czas, bo umawialiśmy się już parę dni temu, jeszcze przed jakby kontraktem. Tak. Macieja ze Spartakiem. Tak, ale jest to temat gorący, a o takich tematach oczywiście chcemy rozmawiać, ale cały czas jeszcze oczywiście czekamy na widzów, więc porozmawiamy chwilę o tych reprezentantach, którzy wybiegli na boisko. Był Jacek Góralski chociażby, który w trakcie zgrupowania postawił kropkę na D, przeszedł testy medyczne, dwuletni, to już można chyba powiedzieć, kontrakt z VfL Bochum. Zaskoczyło w ogóle ciebie, zaskoczyła ta propozycja dla Jacka z Bundesligi? Nie wiem, czy zaskoczyło, bo pracowaliśmy nad nią już jakby no, jakieś no, dobre 2 miesiące temu zaczęliśmy jakby pracę nad tą propozycją. Widzieliśmy, zaczęła się wojna na Ukrainie. Prezydent, który gdzieś tam też politycznie jest jakby też powiązany tam z Kajratu, z Rosją, jest chyba w areszcie domowym, więc no ta sytuacja na pewno z 24 lutego no, pozmieniała wiele żyć i tak dalej, niektórym zabrała życie, więc na pewno no, dzisiaj dostosowujemy się do tego, co jest na dzisiaj, musimy jakoś jakby funkcjonować i zaczęliśmy jakby, no wiedzieliśmy, że zaczną się problemy też jakieś tam też i finansowe w Kajracie, zaczęliśmy pracować już nad Jacka transferem. Ewakuacja. Trochę tak. Trochę tak, oczywiście. No fajnie, ja z Jackiem
troszeczkę żartowałem, że fajnie mieć jednak poprawić trochę w wieku 30 lat jakby te CV, bo Zawisza, Bydgoszcz, Wisła, Płock, Jagiellonia, Ludogorets i Kajrat. No i teraz jest Bundesliga top 5. No to, nie powala to do tej pory na kolana. Okej, solidne kluby, ale no to nie to jeszcze, prawda? Jacek miał oczywiście wówczas jeszcze z mistrza Turcji propozycję z Başakşehir, jak odchodził do Karatu, ale nie chciał czekać tego pół roku. Başakşehir oczywiście chciał zawrzeć prekontrakt i podpisać kontrakt od 1 lipca. On jeszcze miał pół roku z Ludogorcem, wiedział, że będzie tam troszeczkę pewnie na boczny tor odstawiony i jednak wybrał karę, który był zdeterminowany do tego, żeby zapłacić nawet za pół roku, bo blisko milion dolarów zapłacili za jego transfer, mimo tego, że miał tylko 6 miesięcy kontraktu z Ludogorcem, więc dosyć duże pieniądze. Sam kontrakt indywidualny też był na naprawdę na bardzo dobrym poziomie, ale fajnie, no tak można powiedzieć, że gdzieś tam też tam wraca do wielkiej piłki. Będzie mógł jakby poznać tę atmosferę trybun w Dortmundzie, nie wiem, Schalke, Bayern Monachium i tak dalej, więc jest jakby, trzymam za niego kciuki. Oczywiście jeszcze nie podpisaliśmy umowy, żeby było jasne, tak, jeszcze podejrzewam, że w tym tygodniu, ale po weekendzie. Ale testy przebiegły, rozumiem, pomyślnie. Tak, jest okej. No wszystko jest jakby no, uzgodnione, brakuje jeszcze jakby podpisów, wymiany papierów i tak dalej, ale to będzie jakby no, w przyszłych dniach po weekendzie. A z Kajratem, rozumiem, doszliście do porozumienia stron, żeby to pół roku skrócić już, tak? Tak. No były tam, musimy jakieś wywiązać jakieś tam pewnych ustaleń, ale mamy jakby to wszystko już na papierze, więc tylko czekamy też na podpisy ze strony Kajratu i Jacka. Jasne. Dlaczego Bochum? Skąd ta propozycja? Jakiego oni piłkarza szukali? Dokładnie takiego. Do podostrzenia trochę, tak? No, to nie tyle co do podostrzenia, bo oczywiście zawsze mówimy o Jacku o podostrzeniu, natomiast Jacek naprawdę się rozwinął, jak widziałem jego w Ludogorcu, bo wówczas podpisywałem z nim umowę jako agent, więc widziałem, jak się rozwinął od czasu tego, bo bardziej mu się przyglądałem, jak grał w Jagiellonii, tak? Jak w Jagiellonii, jak faktycznie był zaciekłym tym piłkarzem w defensywie, ale on naprawdę potrafi grać w piłkę. Dużo widzi, nie przytrzymuje tej piłki, szybko się jej pozbywa, tak? Czyli uruchamia kolegów i oczywiście łatka przypięta jest, jeżeli chodzi o te ślingi i one będą pewnie, one będą, tylko aby były trafione, skuteczne i bez kartek, nie? Więc takiego profilu szukali jakby piłkarza, który bardzo dużo pracuje jakby w defensywie, łata te puste przestrzenie gdzieś tam i mam nadzieję, że to wszystko zagra jakby w tym nowym sezonie w Bundeslidze. Były jeszcze inne propozycje? Nie chciałbym mówić, tak. Ale jeszcze w ostatnich dniach, po tym jak się jakby ujawniły informacje o Bochum, też się ktoś jeszcze zgłosił. Ale to jest piątki czołowych klubów? Tak. Ale już nie chcieliśmy jakby mieszać, bo bardzo fajne zachowanie, tak. Też bardzo fajne i fair zachowanie dyrektora sportowego Sebastiana Szyndzieloża, też Bochum. Jakby no już dopięliśmy wszystko, był, jest na badaniach medycznych, to już nie będziemy robić jakby zwrotu, bo już kiedyś taką zwrotkę miałem z Arielem Borysiukiem, nie? Okay. Latałem z jednej strony do drugiego miejsca. Borym Majest narobiłeś, tak? No nie powiem ci, że tak lądowałem w Brukseli. Boris zmienił było... zdanie, że chce do Kaiserslautern. Później przyszedł trener Daum i dyrektorzy przekonali go, żeby pozostał. Po badaniach znowu w Kaiserslautern. Więc ja mówię, podobnej historii nie chcę już jakby przeżywać, bo to jednak nie jest dobre. Jacek Góralski twoim zdaniem jest teraz podstawowym piłkarzem reprezentacji Michniewicza? No, dobrze powiedziałeś, moim zdaniem, no, trener decyduje i tak dalej, jakby trener podejmuje wszystkie decyzje. Grał ze Szwecją, czyli w najważniejszym meczu Michniewicza do tej pory, wczoraj również wyszedł w podstawowym składzie. Dzisiaj trudno jeszcze stwierdzić, kto jest jakby trener chyba cały czas jakby poszukuje i tak dalej, tej szóstki i tak dalej, więc podejrzewam, że będzie rywalizacja między Jackiem, Bielikiem i być może Grzeszkiem, jest raczej podstawowym, wydaje się. Dokładnie, więc to podejrzewam, że te następne miesiące też Jacka Budeslidze też go zdefiniują. Jego pozycję w kadrze. Jak myślisz, da sobie radę tak w takim potocznym rozumieniu kibicowskim? Bo przede wszystkim tak, no jest agresywny, gra blisko przeciwnika i po odbiorze szybko uruchamia kolegów, jakby nie wozi tej piłki i tak dalej. Nie. No trochę inklinacja do łapania kartek, fauli. No tak, no dokładnie. Możemy się tego czepiać rzeczywiście, ale... Tak, ale w Europie troszeczkę jakby chyba tak jakby też inaczej sędziują. Sędziowie oczywiście, jeżeli trafisz tam, troszeczkę przerysujesz jakby przeciwnika, ale trafisz tą piłkę i tak dalej i nie masz nogi, nie wiem, na takiej wysokości, to raczej puszczają tę grę. Patrzymy na Anglię. Nawet wczoraj Holendrzy pozwalali sobie, Belgowie też dość agresywnie grali z naszymi. Dokładnie. A wydawało się, że... Patrzyłem na młodzieżówki też, Niemcy z Polską, tak samo była agresywna gra.
sędzia. Dokładnie tak dalej. Sędzia puszczał fajnie grę, więc... Oby się wpisał w to, Jacek. No, myślę, że tak, da sobie radę. Nie? No, chyba z tymi kartkami aż tak bym nie przesadzał. Nie? No, trochę tych żółtych może nazbiera. Nie przesadzam, tylko... Ale o te czerwone... Każdy przed oczami ma ten faul w meczu z Włochami. I to już totalnie ugruntowało pozycję góralskiego. Gdzieś tam coś tam, wiadomo, uruchomiło się coś tam może u Jacka. Tylko, że jednak łapią takie opinie, które stygmatyzują na cały czas. Łatki właśnie. No dobrze, jest już nas blisko tutaj 2000, pewnie będzie to rosło coraz więcej, więc myślę, że przejdziemy do tematu, który grzeje, wydaje mi się, nawet w tym momencie opinię publiczną, a zwłaszcza media społecznościowe bardziej niż mecz sam reprezentacji Polski. Zobaczmy sobie na twój tweet, który de facto też ogłosił przedłużenie pozostania w Rosji Macieja Rybusa. Maciek podpisał nowy 2-letni kontrakt, tym razem ze Spartakiem Moskwa. No i napisałeś, po 5 latach w Lokomotywie Maciek przenosi się do Spartaka, z którym związał się 2-letnią umową. Mężczyzna w życiu ma przed sobą różne zadania, misje, ale przede wszystkim ma dbać o rodzinę i jej bezpieczeństwo. To mój jedyny komentarz do nadchodzących komentarzy pod tym postem, bo pewnie spodziewałeś się, co się wydarzy. Ja spoglądam na teraz i oprócz tego, że właściwie opinie są same negatywne, to jest już ponad 1300 odpowiedzi na te informacje, dlaczego Rybus zostaje w Rosji. Nie trzeba tłumaczyć w tym momencie szerszego kontekstu. Jest wojna, giną ludzie, wiele osób z Rosji wyjeżdża. Maciej Rybus jednak postanowił zostać. Dlaczego? Sytuacja jest na pewno złożona, ale jasna sprawa jest taka, że tak, Maciej ma dwójkę dzieci, tak? Ma dwójkę dzieci, ma żonę, Rosjankę, więc od 10 lat, prawie 10 lat. Ona pochodzi z Osetii, tak? Ona pochodzi z Osetii i tak dalej. Silny region, tak jak Stasiu Czerczesów, tak. Silne też charaktery i postanowili zostać jakby w Rosji. Teraz popatrzmy też, ja nie chcę jakby straszyć, demonizować i tak dalej, bo pamiętajmy też, że wiadomo, że jest wojna między Rosją a Ukrainą. Te państwa są ze sobą skonfliktowane też. Rosja jest agresorem, warto podkreślić. Jasna sprawa, tak. Więc jakby te ludzie są skonfliktowani i tak dalej. I też wiadomo, dlaczego ja użyłem tego. No, mimo wszystko, jako Rosjanie, tak, czyli żona, dzieci i tak dalej, są bezpieczni jakby w Rosji. Tak. Dziecko, które idzie do przedszkola. Wyobraźmy sobie dzisiaj, że Maciek przyjeżdża do Polski. Tak. Wiemy, jakie nastawienie jest jakby teraz oczywiście Polaków do Rosji było przez lata i tak dalej, ale teraz już jakby, no wiadomo, nie muszę jakby tego jakby powtarzać, potwierdzać, wystarczy zobaczyć coś, co się dzieje, tak, w mediach społecznościowych czy ogólnie wiadomościach. I wyobraźmy sobie dzisiaj, że Maciek wysyła swoje dziecko do przedszkola, tak? Do przedszkola, czy nawet, nie wiem, później podrośnie do szkoły i tak dalej, więc no na pewno nie byłyby to jakby tam miłe chwile, bo dzieci też słuchają tego, o czym rozmawiają rodzice w domu i tak dalej, przenoszą to później na grunt ten taki młodzieżowy. Dlatego zostaje w Rosji, jest jego rodzina bezpieczna. On oczywiście, gdyby zmienił klub, nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło, ale jest piłkarz, on często wyjeżdża, tak, rodzina zostaje sama. Żona mówi tylko po rosyjsku, dzieci tak samo po rosyjsku, więc nie ma... Na ile była to decyzja rodziny, a samego Maćka, bo to jest bardzo... Jasna sprawa, że Mariusz, wiesz, takim przekaźnikiem teraz bo Maciek nie komentuje tej sprawy. Nie będziemy, czy on się długo w ogóle zastanawiał? Dziwię tej krytyce naprawdę, bo jakby Maciek jest 10 lat. I oczywiście, każdy ma prawo do swojego zdania. Uważam tylko, że z tą obrazą troszeczkę jakby przesadzamy, mówię. Związał się z Rosjanką, tak? Ma dzieci urodzone w Rosji i jakby no w tą stronę poszli, że tam się rodzina czuje bezpiecznie i tak dalej i zostaje tam. Nie chciałbym jakby za bardzo dogłębnie analizować tego, bo nie po to tu przyszedłem. Nie przyszedłem tutaj też na spowiedź, tylko wytłumaczyć ludziom, że taka jest sytuacja. Dzisiaj, jeżeli każdego reprezentanta, którzy obecnie grają w reprezentacji, postawisz na wagę rodzina, reprezentacja piłkarska, każdy wybierze, że rodzinę. No dobrze, w tej reprezentacji by nikt nie grał. Ale jeżeli był taki wybór. Więc Maciek dokonał wyboru. Stawiam na rodzinę, na jej bezpieczeństwo, na spokój psychiczny. I pożegnał się z reprezentacją. On osobiście, jakby sam się nie przeżegnał, to jakby opinia publiczna, ale tak dalej. Ale myślę, że nie ma szans. Ale oczywiście jakby przyjmujemy to jakby do wiadomości. No zdajesz sobie pewnie sprawę. Jest to niemożliwe, żeby teraz dostał powołania. Zdajemy sobie z tego sprawę, natomiast powiedziałem, jeżeli stawiasz jeżeli rodzina ma się czuć jakby bezpiecznie, spokojnie i tak dalej i postawisz na wadze swoją rodzinę, jej bezpieczeństwo, dzieci i tak dalej, plus reprezentacja Polski w piłce nożnej, to piłka nożna w tym momencie schodzi na dalszy plan. To jest zrozumiałe. Zostajesz w Rosji jakby, tak.
Wójcik, tak? Gdzieś tam wcześniej wiązał swoje jakby plany z Rosją, z pozostaniem jeszcze. Mariusz, a nie pracować nad jakimś kompromisem? Tak. Na połączeniu tego, że jest, nie wiem, rodzina jest zadowolona, Maciek też. No chociażby wyjazd, właśnie. Nie wiem, Turcja, załóżmy, ale wyjazd zagraniczny. Ale wiesz, z Turcji. Oczywiście ale Mariusz, z mamy dopiero Turcji, połowę czerwca. Jasna sprawa, mamy można było czekać. No. Można było czekać, tak, dokładnie, nie? Ale no, wyszło jak wyszło, tak? Jest, zdecydował się, że chce zostać w Rosji, że widocznie tam jakby się będzie rodzina czuła dobrze i to wszystko. Na pewno z nim często rozmawiałeś i nie bał się tej reakcji w Polsce i pewnego stygmatu człowieka. Okej, to są opinie, jak się teraz je przytaczam, który ma wręcz krew na rękach, bierze pensję w rublach, widzi przecież, co się dzieje, giną dzieci i ludzie w na tysiącach na Ukrainie. No. Ja wiem, to wszyscy biorą jakby krzeszyk. Ale to jest taka pewnego rodzaju legitymizacja czynów Rosji, tak dajesz Rosjanom rozrywkę. Wiesz, o co chodzi, bo takie opinie czytasz pewnie. No biało-czarne oceny. W 2014 roku wjechały jakby tak separatyści, jakby to tak nazwijmy, tak dalej, na teren rosyjski dalej, jakby no pojechaliśmy tam wszyscy na Mistrzostwa Świata, tak? Mistrzostwa Świata. Nikt, jakby wszyscy o tym zapominali. Wracali ludzie, pamiętam, nie wiem, i dziennikarze, i normalni ludzie, tak dalej, zachwyceni Rosją i zachwyceni Rosjanami, tak? Oczywiście wszystko zmieniło, bo dzisiaj to państwo jest jakby agresorem na Ukrainie, wiemy, co tam się dzieje. Natomiast jakby patrząc na to, no nie możemy być takimi troszeczkę też chorągiewkami. Hipokrytami? Twoim zdaniem to jest hipokryzja? No tak, ja nie chcę za bardzo mówić, bo to są bardzo delikatne tematy, jakby tak mówię. Rozmawialiśmy wcześniej i nie wszedłem tu na spowiedź, chciałem wytłumaczyć, że naprawdę Maciek podjął decyzję taką, że chce, żeby jego rodzina też była bezpieczna. Oczywiście wiedzą, że będzie jakaś fala hejtu i tak dalej, krytyki. Nikt nie zapewnił jakby faktycznie, nie wiem, bezpieczeństwa nikomu w danym kraju. Ale macie jakąś świadomość, że do Polski nie przyjedzie wraz z pan prezydent Gdańska też chodzi na scenę uśmiechnięty i tak dalej i było fajnie, ale trafił się, krótko mówiąc, jeden przysłowy wariat i tak dalej i z tej sceny już nie zszedł, więc ja mówię, taka sama sytuacja może się przydarzyć każdemu, dlatego ja jakby rozumiem decyzję Macieja, jakby nie dyskutuję z nią i rozumiem naprawdę, bo wiem, co się dzieje teraz. Ale jesteś... Pamiętajmy też, że jest w Polsce i w Europie mimo wszystko kilka milionów Ukraińców, tak, bo jednak mimo wszystko wyjechali ze swojego kraju i też nie wiadomo, na kogo się trafi w danym momencie. Na kogo się trafi, jego żona zostałaby gdzieś tam, nie wiem, sama, rzućmy, nie wiem, w jakim tam państwie, z dwójką dzieci, tak, bo Maciek jedzie na mecz, te parę dni zawsze ciebie nie ma, 2, 3, 4, tak dalej, czasami na obozy jeździć, ciebie nie ma. Ona sama sobie musi radzić. Ten język rosyjski jest jakby, hejtowany. No, jest hejtowany i każdy, tak. Jakby Rosjanin jest hejtowany, więc umówmy się, że dzisiaj ten wybór, ja uważam, że jest dla Macieja naprawdę dobry, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo rodziny i lepiej, żeby faktycznie już jakby pomału kończyć tą dyskusję. Uważam, że obrażanie jego, to hejtowanie, to jest naprawdę gruba przesada. Okej, to jest jakby bez dwóch zdań. Maciej i jego rodzina mają prawo do własnej decyzji. Po prostu staramy się też zrozumieć i może też wytłumaczyć ludziom o jego sytuację i obie strony. To słuszne chyba pytanie Janusz chciał zadać. On sobie zdaje sprawę, że będzie miał w ogóle chyba problem z przyjeżdżaniem do Polski. Do Łowicza, na przykład, nie wiem, czy może to była jakąś decyzją, nie, że bał nie, się... Nie, przesady już. Pamiętajmy, że media społecznościowe daj mi to też jest prąd. Tylko w sensie, czy później możesz z powrotem wrócić, jakby wiesz o co mi chodzi w tym momencie. Wrócić. Wiemy, z czym się wiąże ta decyzja, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. No też, ale nie przesadzajmy. No Maciej nic nie robi złego. Nic na pewno nie złego. On się nie identyfikuje z nim jakby ze złymi jakimiś rzeczami, które się toczą na Ukrainie. Tak? Jakby, ale dobrze wiesz, czego ludzie oczekują. Żeby powiedział jasnych deklaracji. Zobacz, nie chcę, nie wspieram, krytykuję. Znasz Rosję trochę jak troszeczkę, nie tak dobrze jak ty, czy Wojtek Kowalewski, ale wiadomo. Czyli po prostu, to jest kwestia też bezpieczeństwa. Czasami, jak to się mówi, milczenie jest złotem, tak? Milczenie jest złotem, więc umówmy się, że lepiej, żeby się w ogóle nie wypowiadał na ten temat. On jest jakby sportowcem, ma normalne życie, stara się prowadzić normalne życie, gra w piłkę, tylko niech się tym zajmuje. Dlatego cię pytam, Mariusz, to trudno Maćka dzisiaj pytać. Ja swoje oświadczenie dałem kiedyś na Twitterze, tak dalej. Wiem, co jest dobre, a co złe, tak? Natomiast jakby nie będę dyskutował z decyzjami, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo ja tego z bezpieczeństwa, jak on przyjedzie, czy pojedzie gdzieś, jeżeli chodzi o Europę, mu nie zapewnię, tak? Jest na miejscu, ma jakby, nie wiem, swoje grono ludzi tam gdzieś tam, nie wiem, przyjaciół, rodzinę i ze strony rodziny i gdzieś tam oni jakby są jego otoczeniem teraz i to jest normalne rzecz, że tam się jakby rodzina jego czuje też jakby najbezpieczniej, nie? Bo nie wyobrażam sobie dzisiaj puścić do przedszkola jego syna najstarszego gdzieś, gdzie co się dzieje i jak są postrzegani ci Rosjanie. No prawda jest taka, że są jakby wyeliminowani dzisiaj ze społeczeństwa też zachodniego i wytykani palcami.
I pewnie to się szybko nie zmieni. To też była świadoma pewnie decyzja, zakładam, że przez te kilka miesięcy, tak jak mówię, ludzie oczekują pewnych jasnych deklaracji. Maciej ani razu też nie zabrał w ogóle żadnego głosu w sprawie wojny. To też było, rozumiem, przemyślane, tak? Bardzo się łatwo mówi, nie, z pozycji kanapy i tak dalej. Weźmiesz sobie, nie wiem, kefir z bułkę serem i tak dalej i skomentujesz, Maciej, weź coś tam powiedz i tak dalej, żyjąc jakby z Rosji. Ja uważam, że Maciej akurat... Nie wiem, 10 lat jakby robię biznesy jakby w Rosji i tak dalej. Dużo piłkarzy tam posłałem, pośredniczyłem w wielu transakcjach i tak dalej. Też i... Nie, to świetny rynek. I też budowałem. Mariusz, nikt tego nie... Trener Czesów też tutaj zawitał, też był jakby wiadomo lubiany, ceniony i tak dalej. Do pewnego momentu. Tak, no dokładnie. Więc mówię, na tematy wojenne to jest tak bardzo... Ale wiesz, ale żyjemy teraz w takich czasach, żeby... Ja staram się zrozumieć też, okej, rozumiem jakby pozycję Macieja, rodzina i tak dalej. No ale dzisiaj musi zdawać sobie sprawę, że jednak... zarabia w rosyjskim klubie, daje tę rozrywkę, to jest pewnego rodzaju sport washing, to się nazywa. Najpopularniejszym tak, klubie moskiewskim, klub Spartak, tak? Moskiewski. Rozumiem, że to nie są łatwe decyzje, ale no też po części te opinie wydają się no zasadne, tak, że czy nie dało się zrobić czegoś więcej? Ludzie mogą być oczywiście jakieś tam oburzeni, wyrażać swoje zdanie, ale wiesz, no, tam niektóre są jakby komentarze, dobra, już tam mnie to ogólnie boli, to mnie nie rusza, nie? Ja mam to chyba już tak, taką z, grubą skórę. Z grubą skórę i tak dalej. Też jakby wiesz, pochodzę z normalnej rodziny, gdzieś tam nie jakiś majątek, dalej do wszystkiego dochodziłem jakby sam i musiałem się przedzierać przez warstwy tego biznesu. Natomiast jeżeli chodzi o Maćka, no to jest młody chłopak, który mimo wszystko nikomu w życiu jeszcze krzywdy nie zrobił, tak? Nikomu krzywdy nie zrobił, to jest dobry chłopak i oczywiście są komentarze, które można oczywiście napisać komentarz taki, który nie wiem, faktycznie nie neguje tą decyzję, ale to niektóre te komentarze są jakby przesadne, bo wysyłanie już jakichś kacapów, nie wiem, ruskich i tak dalej, to już i jeszcze gorszych, a jeszcze jeżeli ktoś ci ocenia, jakim jesteś człowiekiem, a ciebie nie zna, no to już w ogóle jest dla mnie niezrozumiałe, ale troszeczkę, tak jak mówię, no ja już jakby wiem, z czym to się je, bo pamiętam jakby mecz na Narodowym, jak przyjechał Ronaldo z bracem Portugalii i wszyscy krzyczyli Messi. No chłopak, który angażuje się w gigantyczne pomoce ludziom, wydaje swoje miliony, przyjeżdża, zawsze ambitny, wydaje swoje miliony na cele charytatywne, pomaga wielu ludziom, tak? I przyjeżdża na stadion, a my nie wiem dlaczego, nie wiem, czy dlatego, że jest, nie wiem, przystojny, bogaty, szczęśliwy, to my tego nie akceptujemy, wolimy innego i krzyżymy nagle ale Messi. Wiesz, ale Mariusz, no, jestem taki. Ale okej, ale wiesz, są sankcje, firmy muszą wyprowadzać się z Rosji. Daj spokój, te sankcje i tak dalej. Rubel jest mocniejszy niż przez wojnę. Wiesz, ile kosztował rubel, ile się płaciło rubli za euro? No nie, no to, nie wiem, płaciło nie się 90 rubli za euro. Wiesz, ile się płaci za euro? 65. No to wielka hipokryzja świata i Rosji. No, dokładnie. Mariusz, ale taka jest prawda, że dzisiaj jak się wojna skończy, to wielkie firmy i tak dalej polecą do Ukrainy, tam będą swoje robić, tą swoją dealerkę i tak dalej. Wrócą też Mariusz, i do Rosji. Mariusz, tak jest świat. No. Ale powiedz mi, czy nie myślałeś o akcji ewakuacji, jak w przypadku, Góralskiego? Nic nie miałeś? Nic nie było. Nic na ten moment nie było takiego sensownego. Ale on się nie oczywiście powtórzył. Może, ale ta decyzja musiała już zapaść. Rybka ma też 33 lata. Dzisiaj nikt w pierwszej kolejności nie startuje po 33 latkach, mimo chyba, że Lewandowski. No ale też nie ukrywałem, znalazłbyś mu coś, gdybyś bardzo chciał. Później bym znalazł, tak. Wcześniej czy później bym znalazł. Nie wiem, dzisiaj nie mogę mu zapewnić, w którym miejscu gdzieś tam świata wyląduje, tak? Pewnie trzeba gdzieś tam byłoby czekać i coś by się znalazło. Natomiast widocznie jakby względy też jakby przegadanie tego tematu gdzieś tam w rodzinie i tak dalej. Może woli jakby przeczekać tą całą wojnę faktycznie, tą wojnę kiedy jakby się skończy. Wszyscy jakby kibicujemy, żeby jak najszybciej nastał pokój, żeby tę wojnę, bo to nikomu nie jest potrzebne, widocznie tylko może jednej osobie, tak? Ale na pewno no, świat kibicuje dzisiaj, żeby ta wojna się zakończyła i każdy normalny chce pokoju, tak? Bo to dla ludzi jest potrzebne, nie? Do ciebie zarzut jest taki, Piekarski widzi tylko pieniądze. To już powiem ci, że to już jest. Oni we wszystkim ludzie. Jak Czesława sprowadzałem, to też myśleli, że będę robił jakąś dealerkę pieniądze, czy przez za darmo, co może pewnie potwierdzić były prezes Legii Lesiądrowski. Ja się naprawdę angażuję w niektóre tematy i projekty. Za przysłowę friko. Ale po prostu to jest twoja robota. To no, jest przecież... po prostu lubię. Jeżeli z Maciejem, ja Macieja traktuję troszeczkę jak takiego młodszego brata, tak? Zawsze mu pomogę i tak dalej. I
Nawet chyba tam gdzieś na rosyjskich stronach tam ktoś mi wysyłał tak dalej, też mi napisali, że właśnie, że Spartak nie płaci żadnej prowizji, że się dogadał. No co ja będę udowadniał, no, że, tutaj prowizji, że nie jestem, rozumiem, że nie zarobiłeś koniem, nic z tego że nie transferu? Jestem koniem, tak, pomagaliśmy prawnie Maćkowi tak dalej, żeby ten kontrakt miał ręce i nogi, bo wiadomo, że w tych rzeczach muszę pomóc. Ale Maćka jakby no, traktuję troszeczkę jak tego młodszego brata, zawsze stanę za nim i będę stawał, bo jest jakby lojalny, jest mega fajnym i dobrym człowiekiem. I dlatego się nie zgadzam z tym całym hejtem. Oczywiście każdy może mieć jakby swoje zdanie, chce opinia publiczna, chce jakby odsunąć Maćka od reprezentacji. Okej, jeżeli opinia publiczna chce odsunąć i trener i PZPN jakby ale tak jak powiedziałem, dzisiaj i każdy facet normalny i tak dalej wybierze spokój rodziny. Dzisiaj Maciek już trochę pograł w tej reprezentacji. Jest w jakiś sposób spełnionym piłkarzem. Był na mistrzostwach. Grał 4 razy jakby w Lidze Mistrzów, więc wybrał ten spokój taki dla rodziny. Nie, oczywiście każdy chce zapewnić spokój dla rodziny i dlatego też... A powiedz nam, czy pracujesz nad transferem do jakiegoś innego zawodnika do Rosji, do klubu rosyjskiego? Nie, odrzuciłem, tak. Miałem propozycję i to... Czyli jest to twoja odpowiedź na to, miałem tak? Piłkarz, miałem tak, bardzo intratną propozycję dla jednego piłkarza, nie będę mówił nazwiska i tak dalej. Bardzo intratną propozycję dalej. Jeżeli wszyscy myślą, że pieniądze są na mnie, najważniejsze, to się grubo mylą, bo tylko ludzie, którzy mnie nie znają, mogą tak powiedzieć. Bo nie chciałeś kłopotów, problemów, bo źle oceniasz to, co się dzieje. Dokładnie, no przecież wiemy w jakim okresie, w jakim miejscu się znajdujemy i tak dalej, jakie są nastroje i co jest jakby dobre, a co złe i tak dalej. No więc nie ma jakby o czym mówić. Jakby sytuacja była jasna dla mnie od samego początku, po złożeniu przez klub propozycji. A zastanawialiście się jednak mimo wszystko, wiesz, no są jest te czynniki jednak moralne. Ja rozumiem, rodzina w 100% ten argument jest mocny i żona Rosjanka, dzieci z rosyjskimi paszportami, no pytanie, jak to wszystko by wyglądało. Wiadomo, w innym kraju, gdzie język rosyjski jest teraz niemile widziany. To są jakby argumenty niepodważalne, a takie stanowisko moralne Maćka, nie wiem, on potępia wojnę w takich prywatnych rozmowach. Ciągnie. Pamiętaj, że ja muszę naprawdę... Za chwilę zapytam, co myśli o prezydencie. Pamiętaj, Mariusz, ja nie jestem też tu dla siebie, jestem też dla kibiców. Ja na ten temat w ogóle się jakby nie chciał wypowiadać tak dalej, nigdzie oficjalnie, prywatnie sobie możemy porozmawiać. Pamiętaj, że ten program gdzieś tam też może generować jakieś przedruki do Rosji. Ja też nie chcę nikomu jakby sytuacja jest delikatna i niebezpieczna, bardzo może nawet, delikatna. Tak? Pamiętajmy, to jest mimo wszystko Polak żyjący w Rosji. Wymagasz tego, żeby ktoś mówił coś gdzieś oficjalnie, no to jest kwestia bezpieczeństwa, jak rozumiem. No mi się wydaje, że lepiej jakby ten temat, mówię, tak jakby pomału zamykać, wygaszać. Jest, wytłumaczyłem to jakby, no ludzie, którzy jakby faktycznie, nie wiem, może jeszcze nie mają rodzin, nie wiedzą, czym jest odpowiedzialność tak dalej za dzieci, za rodziny i tak dalej, no to chyba nie wiedzą, o czym mówią tak dalej. Dlatego jakby patrząc nawet na ruchy mężczyzn z Ukrainy, tak, którzy odwożą na początku swoje rodziny nie wiem, za granicę, tak, żeby byli bezpieczni, a dopiero później wracają walczyć na froncie, na wojnie, no to jest chyba właśnie podejście mężczyzny i podejście mężczyzny odpowiedzialnego i takiego faktycznie no, prawdziwego mężczyzny bohaterskiego. A powiedz, czy wygasisz swoją działalność na odcinku Rosja, że tak powiem? Ja wygaszę? Nie chodzi teraz, ale w przyszłości, nie wiem, jeśli potoczy się to w złym kierunku, nie wiem, Rosja będzie agresorem, okupantem Ukrainy i tak dalej, i tak dalej. Ty wyobrażasz sobie w tym momencie robienie interesów tak. z Rosjanami? Ale, no, po części de facto ja 3 lata zrobiłeś. Nie robię żadnych interesów z Legią też mówiłem tak, bo też mało interesów zrobiłem, ale ostatnio, ale ja trzy lata nie robiłem żadnego interesu w Rosji, żadnego piłkarza nie dałem. Ostatnimi był właśnie Kondziu Michalak, Damian Szymański i Sebastian Szymański. Ale oczywiście dalej korzystam z tym z Rosją, bo lata jakby lecą i gdzieś tam... No tych transferów zrobiłeś, pamiętajmy tak, też... oczywiście. No chyba z 12 ogólnie, przez całe moje jakby ostatnie 10 lat, które zacząłem. Co jest w tym rynku rosyjskim piłkarskim takiego? Wiadomo, możliwości, wielkie pieniądze. Co jest? Słowiańska dusza? Wiesz co, nie. Większość piłkarzy się sprawdzała, zobacz, się sprawdzała. To jest silna liga, dynamiczna. Naprawdę generuje dużo dobrych piłkarzy. Przede wszystkim nigdy nie było problemu też jakby z finansami. Tak? Ja sam nigdy nie zostałem oszukany lub źle potraktowany przez jakichś kontrahentów. Więc wracałem. Piłkarze również. Więc piłkarze przeważnie grali, tak, sprawdzali się. Dzisiaj oczywiście wyjeżdżałeś do Serie A, mogłeś liczyć na kontrakt na Ex Polski na między 300 a 400 tysięcy euro. Wyjeżdżałeś z Polski, mogłeś liczyć na 600, 700, 500 i tak dalej. Ale nie miałeś może tej klasy piłkarskiej, żeby właśnie iść do Serie A. No tak,
bo to Rosja. Czyli piłkarze czyli jako szkodliwe, tak? No, idę do Rosji, ale nie atrakcyjnego kraju, ale dwa razy więcej. Ale też grałeś no, jednak na krawędzi często bardzo mocno, bym powiedział, nie wiem, Terek. To jest taki też klub, który rozpalał często dyskusję. Ramzan Kadyrow dalej jest przecież honorowym prezydentem tego klubu. Wspólnikiem teraz, Putina, Piotr. Tak, o to mi chodzi. Ten Magomed Dałdow, który jest szefem Tereka, czy teraz właściwie Achmata po Ramzana ojcu zwany imię. Lord, tak, to jeden z najważniejszych ludzi w Czeczenii. Wiemy, jaki Kadyrow miał wpływ teraz na Rosję, na wojnę w Ukrainie. Brał w niej aktywny, czy bierze w niej aktywny udział. Nie trzeba tego tłumaczyć, bo każdy ogląda telewizję i czyta gazety. No kurczę, to też w ciebie uderza. I teraz uderza po czasie, tak. Natomiast jak robiłem 10 lat temu pierwszy jakby biznes z tym klubem, jakby się nie zastanawiałem, kto jest za bardzo właścicielem, tak? Rozmawiałem w ogóle z innymi ludźmi, nie miałem jakby kontaktu z Kadyrowem, tak jakby wszyscy myśleli. No może chłopaki jakby opowiadali o tych spotkaniach. No on się pojawiał regularnie. Ale tak. Pamiętajmy, że dzisiaj na świecie wielu piłkarzy i ludzi, biznesmenów, menadżerów i prezesów robi oczywiście nie ze wszystkimi klasycznymi osobami światowymi, tak? Pamiętajmy, gdzie są mistrzostwa świata? W Katarze, gdzie jest Arabia Saudyjska, jest w Anglii, przejmują kluby i tak dalej. No Aris Limassol też jest chyba Myślałem, że to Białorusin jest. Myślałem szczerze, że to Białorusin. Syn jest chyba Białorusinem. Przynajmniej tak mówił mi, jak rozmawialiśmy z nim i z trenerem, bo trener też jest Białorusin. Nie? Ja naprawdę się nie zastanawiam i nie grzebię po internecie. Pewnie to jest dziennikarze zadanie, kto jest właścicielem, kto jakie ma koneksje i jeszcze może jakąś ma historię. Naprawdę się na ten temat jakby... No nie wierzę, z kim robisz interes. Musisz wiedzieć. Jego poglądy. I tak dalej, i tak dalej. To jest jakby świat, no to umówmy się. No nie, oczywiście to teraz będzie łatwo jakby, wiadomo, znowu zhejtować i tak dalej i uderzać, ale tak wygląda niestety świat. No, ci ludzie, którzy się dorabiają wielkie pieniądze, nie wszyscy są, jakby można powiedzieć, tacy, można powiedzieć, cool, krystaliczni i tak dalej. No, gdzieś tam jakoś doszli do tego, więc... Ale jak jest wojna, Mariusz, to nie ma wyboru. No, tak, dlatego mówię, no jest wojna. Przecież ja oczywiście od samego początku powiedziałem tak, że Sebastian albo odejdzie teraz, albo odejdzie w czerwcu. Sebastian odejdzie. O Rybie nigdy nic nie mówiłem, tak? Bo wiedząc o tym, że szanuję że jego decyzję, jego jakby no, rodzinę i tak dalej, o Rybie nie mówiłem. Tylko mówiłem, że kontrakt ma do końca czerwca i podejmie decyzję. Nie wiem, czy możesz... Ja nikogo nie okłamałem, cały czas mówiłem jak jest. Czy możesz potwierdzić w jakiś sposób? Do mnie doszły też informacje takie, że no, jednak rodzina żony Maćka też miała ogromny wpływ na te decyzje. Nie ma sensu tam może głębiej w to wchodzić, ale że ich zdanie na temat takiego wyjazdu no było mocno negatywne. Tutaj też jakoś może to miało wpływ na decyzję samego Maćka. Ja się nie wgłębiałem aż tak głęboko. Dla mnie to jest jakby proste. Z Maćkiem rozmawiam, rozmawialiśmy o tym, co się będzie działo. Rozmawialiśmy o tym, co może się wydarzyć. Jakie są za i przeciw też dla jego sytuacji. Kładliśmy to wszystko gdzieś tam na wagę i wiedzieliśmy, z czym to się będzie wiązało i tak dalej. Natomiast jakby decyzja została podjęta. Maciek krzywdy nikomu nie robi i jeżeli oczywiście opinia społeczna chce tego, żeby Maciek, nie wiem, ustąpił z reprezentacji i tak dalej, no to jest jakby ich sprawa, ich zdanie, ja to jakby rozumiem, szanuję. A ty z Czesławem Michniewiczem o tym rozmawiałeś? To mi się wydaje, że musicie wy porozmawiać. Ja wiem, no Czesie podejrzewam, że też ze względu na to, jakby... Zdaję sobie pewnie sprawę, rozumiem, że traci Macieja, piłkarza, tak. Ale powiedziałem, no świat na piłce się nie kończy, ludzie, to jest tylko piłka nożna. To jest tylko piłka nożna, a my rozmawiamy, jakby to byśmy rozmawiali o zdrowiu, nie wiem, o jakichś, nie wiem, o szczepieniach, które uratują ludziom życie, albo nie wiem, o... Trochę podprowadzasz nas pod to, że Maciek ma 33 lata, jego rozwój w reprezentacji jest taki trochę iluzoryczny, bo jeszcze pogra rok, dwa. Gdyby miał 23 lata, może byłoby to inaczej wyglądało, wiesz? Pewnie tak, no gdyby miał 23 lata, gdyby był na początku swojej jakby kariery. Może byś go ewakuował. Sebastian Szymański, tak? Znaczy na pewno byśmy się ewakuowali i tak dalej, ale no natomiast ma 33 lata, jest jakimś tam też już piłkarzem jakby spełnionym. Chce zapewnić jakby spokój też sobie, rodzinie i tak dalej. Może nie sobie, bardziej właśnie on bierze na klatę, ale spokój gdzieś tam też rodzinie. I chce no po prostu normalnie jakby starać się jakby funkcjonować, tak? Ale nie zastanawiać się nad tym, co się dzieje z jego rodziną, jeżeli zostaje sam, a on wyjeżdża na mecz na parę dni, czy na obozy, tak? Jak się czują, czy nie wiem, czy ktoś tam faktycznie czegoś złego im nie zrobi, nie zastanawiać się. No bo mamy taki czas, umówmy się. Tak jak powiedziałem, przytaczałem jakby przykład. Dzisiaj jest tak dużo, krótko jakby tak nakręconych ludzi,
trochę też im się nie dziwię, ale tak nakręconych, że dzisiaj nigdy nie wiadomo, co by się wydarzyło, tak? No mówię, przypominając historię prezydenta Gdańska, tak został gdzieś tam jakiś człowiek wkręcony, zmanipulowany i tak zwariował na punkcie tego, że prezydent, wchodząc z uśmiechem na scenę, już z niej nie szedł, więc mówię, pamiętajmy o tym i troszeczkę, jeżeli chodzi też o komentarze, bo sami często dziennikarze nakręcają, nie znając do końca prawdy, ale jakby oni kształtują też opinię publiczną, nakręcają tych, krótko mówiąc, troszeczkę nawiedzonych. Nie do końca. Tomek, ty sięgasz po opinie ludzi z sieci, prawda? Ogólnie. To są opinie tak też szeroko. Nie spotkałem dziennikarza, który by zajął skrajnie negatywne stanowisko. Może ludzie chcą poznać prawdziwe... Masz rację, przypomniałem sobie. Co stało za decyzją samego Maćka. To jest jakby klucz zaproszenia ciebie, prawda? To jest jego decyzja. Nie budujmy komuś życia. Bo my się jesteśmy mistrzami. Ale za rok, dwa może tego żałować, wiesz? Może. Będzie skazany na mieszkanie tam. Nie będzie skazany na mieszkanie tam. Może tak być. Nie. No jeżeli chodzi o wybór Polska, czy Rosja, czy jakiś inny kraj, dlaczego to uważasz, że będzie tam mieszkał? Może dlatego, że rodzina będzie chciała tam. Ale może za parę lat się faktycznie wyprowadzi, nie wiem, do Hiszpanii, tak? Do Hiszpanii i tak dalej, na południe Hiszpanii, gdzie jest ciepło, gdzie świeci słońce 300 dni w roku i tak dalej i jest fajne życie, tak? No jest fajne życie i można, nie wiem, gdzieś tam za parę lat, jak już, nie wiem, dzieci będą takie troszeczkę gotowe do szkoły, To zakładam. Mówimy cały czas o bezpieczeństwie i tego, że w Polsce być może rodzina by tego bezpieczeństwa nie czuła. Czyli to Maciek liczy się z tym, że nigdy z rodziną już do Polski nie przyjedzie? No bo zawsze przyjedzie, bez przesady. No, przecież Maciek nic złego nikomu nie zrobił. Oczywiście jest dzisiaj gdzieś tam hajtowany, obrażany gdzieś tam w internecie, ale on gra w piłkę i nikomu nic złego nie zrobił. Oczywiście. Nie wypowiada się, to też ważne. Nie wypowiada się, bo wiemy co jakie są reakcje, i dlaczego i tak dalej, bo będą jeszcze zwiększone reakcje po dwóch stronach, a tego chyba nie chcemy. Mówimy teraz o opinii publicznej, to chociażby tekst ze Sportowych Faktów, który się zaczyna: Maciej Rybus okrył się wstydem. Co ty na to? To już tych dziennikarzy, tych komentarzy, tych tytułów nie chciałbym komentować, bo też już dzisiaj rano wstałem, czytałem Piotrek Koźmiński napisał tak, że o jakichś prowizjach, o dealach rosyjskich. Wiedziałem, że do kogo to było uderzenie, że w moją stronę. No widzisz, wytłumaczyłem krótko. Miałem propozycję dla piłkarza i to bardzo dobrą. Druga też się zbliżała, ale więc na dzień dobry zastopowałem. Prowizji nie wziąłem, bo nie wszystko się kręci wokół pieniądza. Czasami wiedziałem, z czym to się jakby i z czym to się będzie jakby wiązało, ta sytuacja i ta decyzja Macieja. Natomiast często ludzie jakby faktycznie budują komuś życie, remontują te życie i gdzieś tam bardzo chętnie układają komuś życie. Sytuacja jest nadzwyczajna, tak jest wojna. Jest tak bardzo delikatna. Mariusz, ja wiem, ale wiem o tym, że jest musisz wojna. Musisz zrozumieć. Ale ja to rozumiem. Opinie skrajne też. Tak, tylko że też nie przesadzajmy, bo on nie opowiedział się jakby, nie wiem, za jakąś stronę, tak dalej. Wybrał po prostu piłkę, spokój rodziny. Nic więcej, tego nie komentuje. Ja wiem, że wielu ludzi nie przekonam i tak dalej, natomiast dzisiaj staram się wytłumaczyć, że miejscem, dzisiaj nikt nie weźmie odpowiedzialności za to, czy nie wiem, że przyjedzie do jakiegoś kraju, rzucam do Polski i ktoś usłyszy język rosyjski i nie będzie znał Macieja Rybusa i tak dalej, jak zareaguje. Nawet to nie musi być Polak. To może być też Ukrainiec, którego rodzina, nie wiem, gdzieś tam została skrzywdzona. Ale nie boisz się na przykład, moim zdaniem to są zasadne pytania, nie boisz się, że Maciek świadomie, nieświadomie może być po prostu wykorzystany w takim wypadku w rosyjskiej propagandzie. No trzeba się z tym liczyć. Polak zostaje, zobaczcie, kurczę, podpisał kontrakt. Jest to wręcz pytanie logiczne. Co więcej, tak? Tomek, Mariusz, kiedy mówisz o tym, że obywatele Rosji mieliby problemy z bezpieczeństwem, bo język, bo dzieci i tak dalej, no trochę mi się to wpisuje w ten rys takiej propagandy rosyjskiej. Bo w Rosji się mówi, że są że w całej Europie czy na całym świecie się ich nie poważa. A nie jest tak? Teraz mogą go wykorzystać. Polak nie dał się zmanipulować. To wojnę rozpoczął. Kto jest winny? Oczywiście. Ja mówię, ja tylko jakby chciałbym ustrzec przed jakimiś problemami. Uogólnieniami, tak? Dokładnie, nie. No, mówimy dokładnie. Wiemy, kto jakby
wojnę rozpoczął. To wiemy tak dokładnie. Mówimy tutaj o tym po prostu, ale... o bezpieczeństwie. Czyli dzisiaj jak są postrzegani gdzieś tam Rosjanie, jak można powiedzieć, są głupsowani, że... odrzuceni i tak dalej. Jak traktowani? Ja nie chcę, nie chcę tragizować, co i tak dalej by się wydarzyło. Po prostu jakby ustrzec. Ale to jest decyzja jakby zrozumiała. Dla mnie to jest decyzja zrozumiała. Maciej zostaje i koniec, kropka, nie? Jasne, no dobrze, tutaj decyzja jakby jest jasna, czyli tak, chcesz to spuentować, rodzina ponad wszystkim. Janek, każdy piłkarz reprezentacji Polski miał, oczywiście znalazł się w takiej sytuacji i tak dalej, żyło się wszystko bardzo dobrze przez 10 lat, tak, nie było żadnych problemów i tak dalej, można powiedzieć, że do tej pory, do rozpoczęcia jakby wojny nikt by z tym nie miał problemu. Oczywiście rozpoczęła się wojna, jest czas jaki jest, miał na wadze, nie wiem, dobra, liczmy, że reprezentacja Polski w piłce nożnej, czy rodzina, wybrał rodzinę, piłka nożna jakby będzie, jakby piłka reprezentacyjna obędzie się bez Macieja i Maciej się też obędzie, jeżeli taka jest gdzieś tam, nie wiem, czy będzie decyzja. Okay. Dziwi mnie tylko to, że jednak, okej, Polska to jedno, ale że nie spróbowaliście jeszcze znaleźć klubu, na przykład, nie wiem, w Turcji, gdzie też robiłeś różne transfery, że jednak mimo wszystko nie spróbowaliście innej drogi. Maciej ma 33 lata, próbowaliśmy, ale naprawdę takiego odzewu, same zapytania a tak dalej z konkretami nie było. Być może w późniejszym, ja powiedziałem ci, że jak macie 33 lata, to nie jest się pierwszym wyborem. Jeżeli Maciej by gdzieś coś znalazł, to na pewno w późniejszym czasie. W późniejszym czasie, tak. No ale można było poczekać jeszcze. No można by było poczekać, ale widocznie, tak jakby rozmawiamy od samego początku, rodzina zdecydowała, że chce zostać w Rosji. Okay. Widzi, co się dzieje, to się... jaki jest, nie wiem, gdzieś tam hejt, jak są postrzegani Rosjanie. I to jakby my możemy mówić, że my mówimy o piłce, a ja mówię o tym, o rodzinie, gdyż rodzina też ma na to wpływ. Ale jego tak przyjście do Spartaków jest dobrze, Spartaka Rosjanom czy propagandzie putinowskiej bardzo się przyda. No niestety, który wybrał niestety. Popularny klub, takie są konsekwencje, Mariusz. Zobaczymy. Zobaczymy, no tak dalej. Mamy jakieś tam, nie wiem, zapisy jakby w kontraktach tak dalej, że zobaczymy, no zobaczymy. Co to oznacza? Co to znaczy zapisy w kontraktach? No jakie tak ogólnie rozumiemy, no żeby właśnie nie chciałbym za dużo mówić, bo to może ja powiem, że nie może zostać właśnie wykorzystany w jakichś kampaniach i tak dalej. Zabezpieczyliście go w tym. Zero polityki i tak dalej. Marcin Ungier, wasz prawnik, dał takiego tweeta, on miałem o to pytać, był dość enigmatyczny. Zabezpieczyliśmy Macieja prawnie. Czy tutaj. Też między innymi to, żeby po prostu nie wkluczać Macieja w to, co się dzieje w tym. Że nie może być jakby wkręcony w takie rzeczy. Dokładnie. Żeby nie był wykorzystywany po prostu. Chociaż sam fakt się na pewno nie używać jego wizerunku do takich rzeczy i tak dalej. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, stawiamy tu kropkę, bo są jeszcze inne tematy. Ja tylko dodam, że chociażby na drugiej szali Rafał Augustyniak chociażby miał teraz, słyszałem, ofertę z Rubina Kazań, z innych rosyjskich klubów na poziomie miliona euro, jednak zdecydował się wyjechać. Nic go tam nie trzyma. Nic go tam nie trzyma, więc to jest jasna sprawa. Nie ma co porównać. Podobnie jak i teraz właśnie płynnie przechodzimy. Podobnie jak Sebastiana Szymańskiego, to jest ta inna właśnie decyzja, inna droga. On 100% opuści Rosję. Tak. Mhm. A jak to zrobicie? Na razie jest problem. Na razie jest problem z przepisami, tak? Nie, no wysłałem jakby pomału jakby rozsądnie podchodzimy. Oczywiście od samego początku mówiłem, że Sebastian, możliwe, że odejdzie do 7 kwietnia, gdzie furtkę jakby otworzyła. Później jakby same federacje zamykały, tak, poszczególne tę furtkę, że nie chciały jednak korzystać z tej furtki. Dobra, został do końca. Zdobył to trzecie miejsce z Dynamem, skończył się sezon i jakby sam powiedziałem Sebastianowi też, żeby już jakby spakował te wszystkie swoje rzeczy, które jakby ma do zabrania, bo wiadomo, że teraz koncentrujemy się na transferze i do końca czerwca ten temat pewnie zamkniemy. Oczywiście pytasz o przepisy FIFA, wysłałem pismo do FIFA i tak dalej. W poniedziałek dostałem odpowiedź w piątek. Że pracują nad regulacjami i tak dalej, że każdego dnia jakby dyskutują. Takimi globalnymi, temat, tak? Dla wszystkich. Tak, no bo wiadomo, że też piłkarze kończą się te przepisy podjęte przez FIFA 30 czerwca. Piłkarze, którzy wykorzystali jakby tą możliwość opuszczenia Rosji. Wiadomo, FIFA dała ten czas, pewnie myśląc o tym, że może ta wojna tak nie potrwa też długo, że jakby do tego czasu jakby się zakończy wojna i ci piłkarze później po prostu będą wracać do Rosji i sami jakby już rozwiązywać swoje sprawy z klubami rosyjskimi. Natomiast wiadomo, że
widzimy, co się dzieje i to wojna się nie skończy, więc pracują nad tym, myślą o tym i myślę, że w przeciągu tam, nie wiem... Jakiś deadline sobie właśnie dali, że kiedy te przepisy miały wejść? Jestem jakby świadomy tego, że Sebastian nie będzie, mówmy się za darmo. Wiem mniej więcej, jaka jest cena i tak dalej. I rozmawiamy tak z klubami. Oczywiście kluby mają największe pytanie, jak płacić klubom, o to chodzi. Rosyjskim klubom, na których są nałożone sankcje. Tak, nałożone sankcje i tutaj są oczywiście jakieś rozwiązania, bo te sankcje, tak jak powiedziałem, mówmy się, przecież tam też przelewy przechodzą i tak dalej. Jest parę banków, które nie jest zablokowany, nie jest zablokowany SWIFT i takie rzeczy jakby się dzieją. No nie jest tak, że kompletnie jest odcięta Rosja. Myślisz, że FIFA... To ja bym wolał, żeby po prostu to, jeżeli dzisiaj, żeby FIFA jakby... Wydaje się rozsądne, żeby te transfery szły przez FIFA, a później jakby FIFA już będzie jakby decydowała. Że FIFA to zrobi pod Rosję? Przecież Infantino jest serdecznym przyjacielem Putina i nie raz, nie dwa to pokazywał. I okazywał w sensie ale przepisów wiesz, Janu, i polityki. Jeszcze jest druga strona medalu. Pamiętaj o klubach, które chcą pozyskać. Tak, one zadają pytania. Słuchajcie, my wyceniamy Szymańskiego, podoba nam się, nawet 10 milionów euro czy ileś. Jak przelać te pieniądze? Tak? Dokładnie, to takie pytania są bardzo częste. Fundusz powierniczy. Bardzo częste cena i jak zrobić przelew. Więc aby wszyscy czekamy. No wszyscy czekamy i mi się wydaje, że do końca czerwca to powinno już jakby się wyjaśnić i Sebastian pewnie zmieni klub. A czy te rozmowy są już bardzo konkretne? No zakładam, że nie zdradzisz nam tutaj nazwy jest klubu. Jest parę takich konkretnych, a parę, jak mówię, no, paru dyrektorów dopiero teraz powracało w zeszły weekend, powracało z wakacji, bo tak mówię, że też ci tak zwani... Tacy ludzie nie mają wakacji, nie, ale Mario. Tacy ludzie, którzy są w dobrych ligach i tak dalej, z dobrymi budżetami, to oni jednak są na jedno na wakacje, bo wiedzą, że ci piłkarze, agenci poczekają na te tematy, na te tematy, na których oczekują, no i gdzieś tam są spełnieniem gdzieś tam jakichś ambicji piłkarskich. Czesław Michniewicz rzucił na konferencji przed meczem z Walią, że być może Hertha Berlin, skoro trener Dynama Moskwa przeszedł do tego klubu, to jest prawda? Czesław dużo mówi, co? Czesław tak, lubi wystrzelić, tak, tak dalej. Więc no, wiesz co, no tam jakby jasna sprawa jest, że był ceniony, jest ceniony przez Sandro Schwarza, który przyszedł do Herty, Sebastian, ale kontaktu na takiego, jeżeli chodzi ze Freddy Bobicza, jeszcze z jego strony nie było. Ja wiem, że trener jakby ceni, rozmawia z Sebastianem, czy tam rozmawiał jakiś tam czas temu, ale no dzisiaj mamy troszeczkę też jeszcze innych opcji, więc tak jak powiedziałem, podejrzewam, że wielu klubów czeka też na decyzje i dyrektywy ze strony FIFA i będą jakby wtedy jakby podejmowane decyzje, ale no, będziemy się starać tak wybrać klub, żeby to nie był klub tylko i wyłącznie dla zmiany, tylko żeby Sebastian dalej mógł grać i się rozwijać, no bo chcemy też, żeby przygotował się na te mistrzostwa, które nadchodzą jako piłkarz grający, tak, bo sama zmiana klubu to jakby no, nas nie interesuje i oczywiście są często nazwy jakieś rzucane, ale chcemy wybrać tam gdzie, taki klub, żeby nie miał szansy na grę i ten klub faktycznie wierzy w niego. Jakiś drugi też słyszałem klub z Bundesligi, ewentualnie bardziej jest nawet prawdopodobny, że to zainteresowanie z Bundesligi, tak. Z Bundesligi jest chyba, są cztery kluby tak zainteresowane, ale zobaczymy. Też jest i Francja. Są a Sevilla? Hiszpania? Hiszpania to jest często taka sytuacja, że ktoś musi odejść, żeby ktoś mógł wejść. O tak, no tak zasadzie. Rzeczywiście te kluby, nazwy się pojawiały i okej, okay, same zainteresowanie jest i znają piłkarze i cenią go, ale często jest właśnie no, taka sytuacja, że te transfery są zależne od opuszczenia niektórych piłkarzy z klubu, tak? Czyli piłkarz musi odejść z danego klubu, żeby się zrobiło miejsce dla tego. Ale Sevilla no, chyba faktycznie bardzo uważnie monitorowała chyba Szymańskiego, sporo tych raportów i znają go bardzo dobrze. Odległi go jakby monitorowali i tak dalej, znają go jakby doskonale. A Brentford? To jest taki klub, który się nim interesował? Tak, tak. Właściwie w tym okienku, no ale tam wygrali jeden mecz, drugi i jakby już uspokoili się. Christian Eriksen chyba też przyszedł w zimowym oknie, to był ten moment, gdzie oni chyba mogli się zastanawiać, czy Szymański, czy tak, ale to mówię, to samo zainteresowanie. Wróćmy do starego tematu. Gra w środku czy na skrzydle? Swój pupile. Nie no, Sebek? Tak. Sebek ponad dwa lata gra na środku. Była jakaś próba ze strony Sandro Schwarza na boku pomocy, że go wystawił, ale już nigdy do tego pomysłu nie wróci. Powiedział, że nie wróci. I Sebek też nie chce. Sebek też dobrze się czuje na środku. Nie no, umówmy się, no tutaj jakby nie trzeba, to niepotrzebna jest nawet moja opinia. No gra dwa lata w Rosji, wykręca bardzo dobre liczby, jest bardzo cenionym piłkarzem w lidze rosyjskiej, więc i gra wszystko od dwóch lat na środku. Nie? I w tej naszej reprezentacji go widzisz tam gdzieś z Zielkiem?
No, chciałbym, żeby dostał kiedyś szansę, nie? Żeby się pokazał, żeby dostał tych parę szans na środku. No, to zależy od trenera. Ja naprawdę, jak wielu pewnie ludzi myśli, że ja tam, nie wiem, gadam szczęściem, gdzieś tam cisnę i tak dalej. Nie, jakby no... Nie, pytam cię jako byłego piłkarza, człowieka, który grał na środku. No może jakby jego parametry jakby są sprofilowane do środka, tak? Jakby on fajnie wychodzi. Ale pamiętam, go na skrzydle młodzieżówce radził sobie. Łącznie z dobrą grą destrukcji. Znaczy to ogólnie tak, no, dobrze powiedzieć, radził sobie tak dalej, a ja bym chciał właśnie, żeby wykręcał takie liczby właśnie fajne, jak wykręcał teraz nawet i w Rosji. Wiadomo, że ten, no, to jest decyzja trenera, to jest reprezentacja, to już nie jest klub. Co innego jakby jest klub co tydzień, mecz tak dalej, reprezentacja gra się co parę miesięcy, gra się pod wynik, tak? Gra się pod wynik, żeby coś osiągnąć, tak? Żeby albo pojechać na mistrzostwa, albo zdobyć jakieś fajne miejsce, albo pozycję w tych mistrzostwach, więc tutaj jakby to jest jasna sprawa, że to są czasami pojedyncze mecze, tak? I to, gdzie go widzi Czesiu, to jest jakby jego sprawa. Natomiast w klubie na pewno tam, gdzie pójdzie, to będzie grał na środku. A szokowało ciebie, że Paulo Sousa zupełnie zrezygnował z Szymańskiego? Mi się wydaje, że czym bardziej się naciskało na trenera, później przez te jakby częste komentarze, tym bardziej się on usztywniał. Tak? Wiadomo, że wystawił go na wahadle, na prawym wahadle chłopaka, który jakby no nie jest sprofilowany, tak? Żeby grać na wahadle, to troszeczkę inny profil piłkarza, jeżeli chodzi o budowę, o dynamikę i tak dalej powinien grać. Więc tutaj nie trafił, tak? Nie trafił kompletnie. Dziwi się, jeżeli nawet jest byłym piłkarzem, bardzo dobrym piłkarzem zresztą, nie? Jest trenerem, który tak dalej, dokładnie. I żeby mieć takie słabe oko do tego, do zeskanowania piłkarza, sprofilowania go i wystawić go na wahadle, to tutaj... Dobre oko, ale może nieobiektywne, może nie, widział innych. Było to widać zwłaszcza w meczu ze Szwecją, gdzie Szymański był jednym, jeśli można, nawet nie najlepszym piłkarzem na boisku. Tak. No dokładnie, zagrał na boku, też... miał to dokładność podań na bardzo wysokim poziomie, te podania dochodziły, tak? Mógł mieć co najmniej 3 asysty w tym meczu, tak? A asysta z lewym teraz? No teraz też mówię, ale ze środka była, nie? No tak, ale ze środka się przesunął. Idealnie. Ten mecz ze Szwecją, chyba sporo ludzi z poważnych klubów właśnie przyjechało oglądać pod kątem Szymańskiego, nie wiem, czy to możesz potwierdzić. No tak, było parę klubów, tak. Było parę klubów, cały czas jeżdżą, nie? Więc chociaż ci, co są przekonani, to już są pewnie przekonani. Tak, no mówię, to niektórzy jakby dopiero zaczynają jakby pracę, na niektóre trzeba ruchy jakby też poczekać, bo niektórzy piłkarze muszą odejść, jest parę klubów, które są jakby zdecydowane i zobaczymy. No, gdybyś miał dziś powiedzieć, to do jakiej ligi, twoim zdaniem, ja nie mówię, żeby to było 100% tak będzie, twoim zdaniem do jakiej ligi trafi Sebastian Szymański? Mogę wymienić, że któraś z tych trzech lig uważam, że to będzie. Nie? Francja, Hiszpania, Niemcy? Francja, Niemcy albo Anglia, tak. Francja, Niemcy albo Anglia, czyli Primera División, La Liga odpada, tak? Wiesz co, no powiem ci tak, jest to jakby możliwe, to nie jest tak, że nie. Ale na tę chwilę. Jest jakby trudniej, jeżeli chodzi o pieniądze, bo też nie wiemy... Na czwartym jakie miejscu będą, może, nie? Nie wiadomo, jakie dokładnie, nie wiem, jakie regulacje wprowadzi FIFA i tak dalej, nie? Więc dzisiaj Sebastian dalej nie oczywiście potanią ze względu na to, co się dzieje teraz jakby tutaj na Ukrainie, więc te ceny spadły, bo no wiemy dlaczego i zobaczymy, kogo też będzie stać. No dzisiaj ja mówię, z tych lig jakby są najkonkretniejsi w tych rozmowach takich na temat kontraktu czy też pozyskania Sebastiana. Masz kilku poważnych jeszcze piłkarzy, więc muszę cię o nich zapytać. Porozmawialiśmy o Szymańskim, Góralskim i zwłaszcza o Macieju Rybuscie. Mateusz Wieteska jeszcze jest za moimi plecami. Odejdzie z Legii Kostarunia i może się już martwić, że straci podstawowego piłkarza? Okienko mamy długie, więc mam nadzieję, że jest cierpliwy, więc na pewno Legia by chciała dowiedzieć się o tej sytuacji jak najwcześniej, tak? Bo wtedy może zaplanować sobie jakieś jakby transfery. No. Powiedziałem, no do końca czerwca podejrzewam, to wszystko też się wyjaśni. Rozumiem. Ale Czesław w nim gospodaruje dość oszczędnie w reprezentacji. No właśnie muszę zadzwonić do Czesia. Może już wylądował, zadzwoń. Ale do niego, tak. Mówię, co się dzieje? Mówię, nie? Dlaczego tak oszczędzasz? No tak? Właśnie, ale Kiwior mu pokazał, musi popracować trochę. A MLS i Wieteska? Coś jest na rzeczy? Tak, właśnie tak, to myślę, że to jest taki chyba na razie tak najkonkretniejszy. Kilka słowo, Mateusz Wieteska może odejść do MLS, jest słuszne. Jest to opcja, tak, jest to opcja, ale oczywiście nie jedyna i tak dalej, ale zobaczymy. No mówię, no, dzisiaj ten rynek, widzisz, jest taki troszeczkę powolny, jak sam widzisz, nie? Że dzisiaj
No jest dopiero początek czerwca. To jest a jak oceniasz MLS? Skończy się, przepraszam, tylko skończy się pewnie Liga Narodów i tak dalej. Zacznie się jakby większa praca tych dyrektorów i tak dalej. Twoje pierwsze doświadczenia z MLS-em? Fajna liga w ogóle do oglądania, dla kibica naprawdę. Taka byłem kiedyś na dwóch meczach. Nie, a teraz wiesz co, to poprawiło się. Tak. Oglądam te mecze faktycznie ze względu na to, bo posłaliśmy tam Karola Świderskiego do Szarlo. I naprawdę jest taka fajna do oglądania, dynamiczna. Dynamiczna i tam jakby nikt nie kalkuluje, nie ma tego... Jakiej taktyki, zamysłu. Nie, wiesz czego, co mi się podoba i to pewnie, bo piłka nożna jest dla kibiców, tak mówimy, tak? I kibic musi jakby faktycznie wychodzić uradowany z tego meczu, ucieszony i taki... No, spełniony. I taki wyzbyty się tych emocji, tak? Żeby on naprawdę się jakby wyprów w trakcie tego meczu z tymi emocjami. Wróci do domu spokojniejszy trochę i tak dalej. Natomiast ona jest taka, że nie ma tego grania do tyłu, tego ciągle, tak jak patrzy się u nas często na Ligę Polską, często między stoperami ta wolna... Jak chcieliśmy przegrać przez obronę, nie, no, przez bramkarza. Słyszę te hasło, budujmy i tak dalej. Adam mógł krzyczał, odbudowuj. Tak, odbudowuj, buduj i tak dalej. Ciągle ta piłka chodzi wolno i tak dalej. Ta drużyna przeciwników się ustawia i finalnie później idzie długa laga jakaś tam na walkę i może wywalczysz auta, albo ktoś drugi zbierze piłkę. Natomiast tam jest bardzo szybko, tam ci obrońcy bardzo szybko faktycznie starają się wprowadzać piłkę do pomocy napastników, czyli taka dla kibica bardzo fajna. Może nie jest aż taka taktycznie na takim poziomie jak w Europie, ale naprawdę jest taka dynamiczna, fajna do oglądania, przyjemna. No. I nie ma tego tak zwanego budowania za długo, nie? Bo te chyba kibica, tak jakby można powiedzieć, też nie. Ale jest to przystanek w drodze do Europy, tak jak w przypadku Buksy, myślę, że Świderski za jakiś czas... Są powrotne transfery. Jest Frankowski też no, Tomek, poszedł tak, do Ligi. Przemek. Ja powiedziałem Tomek, a Przemek. Dobrze, jeszcze jeden ważny zawodnik w kontekście, który zgasł jednak trochę, ale także w kontekście reprezentacji, bo w młodzieżówce Karbownik cały czas gra i prezentował się moim zdaniem całkiem nieźle w zderzeniu z kłopotami, które ma, jeśli chodzi o minuty gry. Trochę żałujesz tego ruchu do Brighton, że to nie była dla niego jednak może liga, może klub, nie wiem, inne czynniki. Nie na tym etapie jego plan był trochę inny, oczywiście został zmodyfikowany. Brighton chciał go kupić i od razu jakby wypożyczyć, tak, na rok do Legii. I to wypożyczenie doszło do skutku, natomiast zostało skrócone. Do tego samego klubu, został wykupiony i zostać w Legii jeszcze rok, żeby nabrać trochę doświadczenia. A w Legii, tak, rozumiem, Belgii, przepraszam. Nie, do Legii. I w Legii został faktycznie, zaczął grać, uczyć się na tym środku. I coraz fajniej jakby wyglądał na tym środku, pokazywał się, że tam może być jego miejsce. No i niestety wiele kontuzji w Brighton spowodowało to, że Brighton skróciło wypożyczenie Karbownika i cofnęło go z tego wypożyczenia. Zagrał tylko jeden mecz w Pucharze chyba Anglii, zagrał fajny mecz zresztą z Leicester, ale no niestety już później nie pomachał jakby placu. Tak? I tutaj mi najbardziej szkoda, bo te pół roku później na wiosnę spowodowałoby to, że jeszcze miałby więcej tych meczów, grałby pewnie na środku, bo Czesiowi jakby faktycznie w tym czasie przypadł do gustu i dobrze im wyglądała ta dwójka pomocników środkowych, za nimi Martins, a z przodu był przeważnie ten Karbo i Kapustka. I fajnie to było dynamika tych akcji, dynamika tego środka naprawdę na wyższy poziom. Przy Gwili, przy Godowie i Antoliczy, którzy troszeczkę wolno biegali, wolno porwali tą piłką, to na przykład takich dwóch piłkarzy dynamicznych, którzy faktycznie potrafią zdobyć teren. Karbownik głównie prowadząc piłkę, ale on samym prowadzeniem piłki gubił dwóch przeciwników. Kapustka tak samo miał też duży wachlarz tych rozwiązań. Jeżeli chodzi o pomocnika, to fajnie wyglądało. I tego mi naprawdę najbardziej szkoda, że te Brighton skróciło wypożyczenie, bo dzisiaj nie było tak trudno znaleźć klubu na środek pomocy, bo on cały czas jakby jak został kupiony na bok obrony, czyli głównie jako prawy obrońca, mimo tego, że grał na lewym, to został kupiony jako prawy obrońca, to gdzieś tam po świadomości tych ludzi, którzy się interesują nim, on ciągle jest jakby obrońcą, a ja uważam, że dzisiaj on chyba po tych meczach w drugiej lidze greckiej, gdzie dostał trenera hiszpańskiego szansę na środku, sam jakby widać było u niego tą radość, sam zrozumiał i widać było u niego tą radość, że wrócił znowu na środek, tam gdzie jest jego miejsce, gdzie nie ogranicza go linia, gdzie może ten wachlarz rozwiązań mieć większy, tak, szerszy i może naprawdę fajnie wyglądać. I w tych meczach, przyznam szczerze, że oglądałem te mecze w drugiej lidze greckiej, naprawdę wyglądał bardzo dobrze, jeśli chodzi o grę w ofensywie i w defensywie, taki box to box, który wnosił bardzo dużo, nie? Ten trener hiszpański, pewnie jakbyś pogrzebu, który tam jest trenerem drugiego zespołu, też to mu powiedział, że naprawdę, żeby nie zmienił już pozycji, żeby na tym środku starał się zostać, bo to jest jego miejsce na ziemi i na boisku, on tak mu powiedział. No więc staramy się znaleźć mu taki klub, który postawi na niego w środku i oczywiście to będzie pewnie nie jest
topowy klub, bo mieliśmy oczywiście znowu propozycję z no, mega dobrych klubów, jeżeli chodzi o nazwy, ale też na prawą obronę. On od razu sam powiedział, że już tam nie chce wrócić, że chce budować, siebie na środku. Karbownik na lewej, karbownik na prawej, karbownik środek. Dlaczego tak mocno nie jest sprofilowany ten zawodnik? Bo no tak, jeżeli przekleństwo chodzi... wszechstronności. Często tak jest. Przekleństwo tego jednego też sezonu tak. Niezłego na lewej stronie chyba, gdzie potrafił schodzić do środka. Miał na tą prawą to nogę. Roku, wiesz, to pół roku było takie, bo wiosna już taka w wykonaniu Legii gdzieś... taka była. Po tej pandemii szybko zaczęła się jakby pandemia, po tej pandemii to już taki było trochę czołganie się do tego mistrzostwa, nie? Wtedy jakby po tej pandemii to Lech wyglądał mocniej i zaczął gonić, tak? Więc no, ale jakby no zdobyła Legię mistrzostwa i ta wiosna już była jakby słabsza i te zainteresowanie klubów, można powiedzieć, jakby też już było mniejsze, bo te pół roku było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To było takie nowum, że młody chłopak i tak dalej wszedł z takim przytupem i miał naprawdę parę asyst fajnych. Te akcje indywidualne naprawdę rzucały się w oczy. Natomiast wiosna już była taka trochę już słabsza i te na przykład kluby takie jak City już się wycofywało. Już, bo rozmawialiśmy z City przez pierwsze pół roku, bo mieli pomysł na to, żeby wyrzucić go od razu do Leeds. Do Leeds i rozmawialiśmy, ale już wiosną, jak już troszeczkę ten poziom Legii poszedł do dołu, a co za tym też i prawie wszystkich piłkarzy, no to trochę zaczęły się kluby też jakby wycofywać. Następny ruch dla karbownika moim zdaniem jest kluczowy teraz. On nie może już sobie pozwolić, żeby znowu, nie wiem, schowanym być do szafy na rok. Dlatego mamy tego świadomość. Staramy się i rozmawiamy z klubami, rozmawiamy z jednym holenderskim klubem. Bardzo liczę na to, że to wyjdzie ten transfer. Nie patrząc w ogóle kompletnie na pieniądze, tak? I żeby grał po prostu. I Karbo nie patrzy na pieniądze, my to tym bardziej, tak? My tym bardziej i po prostu on chce tylko wrócić, mieć radość z gry na środku i sprawdzić na tym środku i przede wszystkim już się sprofilować. Na tym środku, żeby już jakby nikt go nie rzucał na tej pozycji. Oczywiście, jeżeli paru zawodników zostanie kontuzja, no to wiadomo, że można go wykorzystać. A jak go widziałeś w meczu z Niemcami teraz w Łodzi? Na lewej obronie? No. Właśnie, bo znowu nie ta pozycja. Zmieniamy temat. Karbo miał zatrucie żołądkowe, 3 dni w ogóle nie trenował, cały czas na kroplówkach leżał i tak dalej. I może to było też powodem, że też tak no, nie wyglądało to jakby tam... Umówmy się, jakoś bardzo dobrze, dokładnie. Tak. Nie. Oczywiście na lewej obronie miało lepsze mecze w Legii, ale mówię... Bo Legia w ogóle, kibice lubią o to zapytać, w ogóle bez szans, tak? To nie ma takiej opcji. Nie ma szans. Nawet nie było takiego ciśnienia chyba ze strony tak Legii. Nie mówię kibice tak, bardziej, ale nie było też wróci, ze strony tak. Jakby Legii też jakiegoś takiego ciśnienia, walki o to. No, też pamiętajmy o tym, że ostatnie zdanie należy do Brighton i Brighton też jakby też nie chce, raczej omija polską ligę, żeby wypożyczyć go ponownie tutaj, nie? Tak, ale jakby decyzja, rozumiem, zapadła, że macie zielone światło, żeby wypożyczenie zrobić, tak, kolejne. Tak. Okej, to chyba panowie tyle. Mariusz Piekarski, Janusz Basałaj, Tomasz Włodarczyk, to był kolejny odcinek Pogadajmy o piłce. No dzisiaj tej piłki jednak nie było zbyt wiele, ale trzymaliśmy się tematu, który także rozpalał was. Także dziś to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku za tydzień.